witam serdecznie w imieniu restauracji Kolorowa. Witam w imieniu Bella Śluby. Ze mną są tutaj konsultantki ślubne. Ja jestem Bozilejka Isis. Witam serdecznie Państwa. W dniu dzisiejszym macie Państwo do prezentacji fotografa, wideo. Macie Państwo piękne limuzyny, które możecie obejrzeć. Między innymi będzie pokaz mody ślubnej firmy Anet i firmy Newman. Jest biżuteria King, królowa, tak? Biżuteria królowa, zapraszam. Są to kryształy Szwarowskiego, zapraszam do pokazu. Zapraszam na degustację wina. Dzisiaj są panowie, oczywiście będzie można też wygrać specjalne nagrody od wszystkich Państwa, którzy tutaj dzisiaj są. Mamy dla Państwa specjalny pokaz również tańca Studia Rytm. To już za chwilę. A teraz proszę Państwa, żeby wprowadzić Was w nastrój ślubny, bardzo serdecznie zapraszam na chwilę taką refleksyjną, miłą, myślę, dla ucha przed Państwem. Ci, którzy wyciskają łzy na samym początku, czyli przy błogosławieństwie albo też w kościele. Zapraszam bardzo serdecznie przed Państwem duet Mazurien Duo Kampa i Dera. Chciałbym się zapytać, skąd pomysł na zorganizowanie akurat takiej imprezy w restauracji Kolorowa? Pomysł wziął się ze święta walentynek. Walentynki to dzień świętego Walentego, dzień miłości, dzień wyznawania sobie sympatii, uczuć. O, ponieważ to kojarzy się z młodością, z sympatią. I zaczyna się jakimś tam przypadkowym albo zamierzonym spotkaniem, a zazwyczaj prowadzi do ołtarza. I stąd pomysł, jak wcześniej jest u nas organizowane spotkania samotne, gdzie ludzie się poznają, tak i później możliwość zorganizowania wesela, a ten dzień wiąże się z tym, żeby młodym ludziom umożliwić spotkanie się z wizażystką, z fryzjerką, z zespołem muzycznym, żeby porozmawiać z sobą, wymienić poglądy, jak to widzimy. O, i to wszystko razem podczas zabawy w przededniu świętego Walentego. Widzę, że zainteresowanie imprezą jest dość spore, to chyba może Pani cieszyć, prawda? Cieszę się zawsze, jak mnie odwiedzają goście. A tym bardziej, że jest to impreza zorganizowana przez nas pierwszy raz i taka ilość gości bardzo mnie cieszy. Pani, ślub jest ważny dla każdej pary młodej. Często na samym początku młodzi tańczą. Jaki najlepiej taniec wybrać i na jaki najczęściej młode pary się decydują? Wesele jest dla wielu par jednym z ważniejszych dni i okazji w życiu. W związku z tym pary coraz częściej bardzo długo przygotowują się do wesela. Jednym z elementów przygotowań jest właśnie pierwszy taniec. W tej chwili zrobiła się moda na te prezentacje młodych. Jeśli chodzi o pierwszy taniec, który wybrać? Powinien to być taniec, który odpowiada temperamentowi młodej pary. Jeżeli młodzi są raczej spokojni, zdystyngowani, na pewno wybierają wtedy walca. Czy to będzie walc angielski, czy walc wiedeński. Niektórzy młodzi decydują się na jakieś szaleństwa i wtedy robimy miksy muzyczne. Używamy muzyki latynoamerykańskiej, bądź też dyskotekowej. Powstają z tego jakieś bardzo zabawne, śmieszne choreografie, w których młodzi się prezentują. Wszystko zależy od odwagi i od temperamentu. Coraz częściej młodzi
decydują się na pomoc. Często przychodzą do pani młode pary z pytaniem i oczekują pomocy? Tak, coraz częściej, dlatego że wbrew pozorom trudno jest w tym nawale obowiązku przed weselem jeszcze znaleźć czas na przygotowanie tego pierwszego tańca. I dlatego sięgają po pomoc do specjalisty. Przychodzą najczęściej do mnie pary na lekcje indywidualne, do których zachęcam, bo wtedy instruktor jest tylko i wyłącznie na użytek tej jednej pary. Ma czas dla tej pary, przygotowuje specjalną choreografię, pomaga dobierać muzykę, jeśli młodzi sami nie potrafią wybrać i nie mogą się zdecydować. Także te lekcje indywidualne dają stuprocentową gwarancję, że ten pierwszy tańc będzie rzeczywiście wyjątkowy. A co zrobić w sytuacji, kiedy powiedzmy słoń na ucho nadepnął, nie mamy poczucia rytmu, czy jest jakaś alternatywa dla takich osób? Bardzo często pary zgłaszają się mówiąc, że właśnie mają taki problem, ale lekcja indywidualna jest właśnie tak skonstruowana, że zawsze instruktor jest w stanie coś dopasować. Czasem są to bardzo proste choreografie, ze specjalnie dobraną, wyraźną muzyką i naprawdę każdy partner czy każda partnerka są w stanie ten pierwszy taniec zatańczyć. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jaki jest koszt takiej lekcji? Ile trwa kurs? Nie mówimy tutaj o kursie, ja raczej mówię o lekcjach indywidualnych i to wszystko zależy od tego, ile para ma czasu. Niektórzy przygotowują się już pół roku wcześniej, niektórzy zabierają się za to dopiero miesiąc przed albo nawet dwa tygodnie przed weselem, to już jest dość późno. Koszty lekcji to jest w granicach 60 zł za godzinę, więc nie jest to duży koszt, a efekt jest naprawdę wtedy gwarantowany. A proszę mi jeszcze powiedzieć, ile czasu przeciętnie zajmuje takiej zwykłej parze opanowanie jakiejś choreografii przygotowanej przez Was? Średnio są to 3-4 spotkania, czyli 3-4 lekcje indywidualne. Jeśli para na przykład była już na jakimś kursie i ma jakieś podstawy taneczne, to często te lekcje są naprawdę 2-3. Są pary bardzo ambitne, które trenują, tak jak wspomniałam, już pół roku wcześniej, wtedy spotykamy się częściej, bardziej regularnie, wtedy ten efekt jest zdecydowanie lepszy. Wszystko jest bardzo indywidualną sprawą. Drodzy Państwo, przywitajcie brawami! Nasze modelki, nasze modeli. Pierwsze moje pytanie, chciałbym zapytać o trendy w ubiorze w roku 2011. W tym roku, jeżeli chodzi o modę męską, królują garnitury dopasowane blisko linii ciała, podkreślające właśnie talię. To nie znaczy, że panowie z przytuszy czy większych gabarytów nie będą mogli czegoś takiego nałożyć. Wręcz przeciwnie, są różne kroje, różne fasony. Zawsze będzie można coś dopasować. Oczywiście ciągle króluje klasyka, kolor też czarny. Chciałabym też, żeby w tym roku, znaczy może nie chciałabym, widzę, że jest większe zainteresowanie panów garniturami typu, jeżeli można tak to w ogóle określić, frak, surdut angielski, smoking. Jedne z najbardziej eleganckich garniturów, jeżeli można by tak wszystko wrzucić do jednego worka, tak. Proszę mi powiedzieć, jakie garnitury wybieramy, jaki teraz kolor jest najmodniejszy, jakie odcienie, czy wybieramy błyszczący, czy klasyczny krój? Powiem tak, nie ma koloru modnego. Oprócz tego, że musi pasować kolor garnituru do sukienki panny młodej, to niestety też musi pasować do pana młodego, do jego urody, karnacji, figury. Tak więc na chwilę obecną jakby powraca klasyka w kolorach. Mniej błyszczące, czarne, odcienie brązów, granaty, ale zawsze dopasowano blisko ciała. W tym roku też lansowany jest taki rodzaj wykończenia marynarek z kolorowymi wypustkami. Na przykład smokin w kolorze czarnym z niebieską wypustką. Do tego idzie kolorowa muszka też w kolorze niebieskim i pas smokingowy też w tym samym kolorze.
Przyszły pan młody ma niemały dylemat przy wyborze garnituru. Może kupić garnitur gotowy, który jest dostępny u was w salonie. Może go wypożyczyć lub możecie uszyć garnitur na miarę. Co najczęściej wybierają przyszli panowie młodzi? To wszystko zależy od tego, jak pan młody wygląda. Po prostu z jaki nosi rozmiar. Nie zawsze jest taka możliwość, żeby dopasować garnitur prosto z wieszaka. Czasami panowie potrzebują szycia na miarę. To znaczy, że na przykład ćwiczą albo ćwiczyli, uprawiają jakieś sporty. Górę zawsze w klatce piersiowej mają zdecydowanie bardziej rozbudowaną niż dół. To niestety powoduje, że należałoby szyć ten garnitur, który będzie wyglądał zdecydowanie lepiej niż taki z wieszaka. Ale też istnieje możliwość wypożyczenia niektórych modeli. Mówię tutaj o surducie angielskim, fraku, smokingu i garniturze klasycznym czarnym. Teraz pytanie, czy przyszli młodzi mają przychodzić razem, dokonać wyboru, czy jednak pan młody może, nie wiem, ze świadkiem? I jak należy wcześniej zacząć interesować się wyborem garnituru, czy doborem też sukni ślubnej? Powiem tak, jeżeli jest taka możliwość, to dobrze by było, gdyby młodzi byli razem. Ale jeżeli, znaczy z tym jakby założeniem, że panna młoda nie będzie przeszkadzała w wyborze garnituru dla pana młodego, gdyż ona już swoją sukienkę wybrała, a teraz czas na pana młodego. Nie zawsze panie młode dają szansę dla pana młodego, żeby wybrał to, co będzie jemu pasowało. Zawsze my jesteśmy od tego, żeby tutaj być pomocni, tak, w tym wyborze. Wiemy, jakie są kanony, jak to powinno wszystko wyglądać. Tak więc no, wolelibyśmy, żeby byli razem. Nawet dlatego, że pani będzie mogła nam zdradzić kolor sukienki i wtedy będziemy mogli to jakby dopasować, żeby wyglądali razem jak z bajki. Dobrze by było też, żeby młodzi w miarę wcześnie do nas trafili. No, uważam, że 3 miesiące jest bardzo dobrym okresem. Nawet jeżeli wchodziłoby w grę szycie na miarę, tak więc na spokojnie, żeby zobaczyć jaki krój, jaki kolor, jaki fason pasuje dla pana młodego, zapraszamy około 3 miesiące przed ślubem. Dlaczego państwo dzisiaj tutaj znaleźli się w restauracji kolorowa i czy przypada państwu do gustu dzisiejsza impreza? Bardzo nam się tutaj podoba. Tym bardziej, że 10 września bierzemy ślub, więc to już za 7 miesięcy. A impreza dzisiejsza myślę, że przyniesie nam dużo kontaktów, znajomości, takich, które mogą się przydać przy organizacji ślubu, wesela. No właśnie, widziałem, że wystawcy prezentują m.in. suknie ślubne, m.in. kolczyki, nawet studio tańca. Czy może coś państwu przypadło już do gustu? Może skorzystacie z jakiejś oferty? Myślimy nad skorzystaniem z kursów tańca dla nowożeńców. Ewentualnie szukamy sukni ślubnej. Szukamy sukni ślubnej, garnituru, więc myślę, że na pewno rozejrzymy się w miejscach, które zostały zareklamowane na targach, tutaj na tej imprezie. Ta dzisiejsza impreza myślę, że jest bardzo dobrym pomysłem na to, żeby młodzi ludzie, którzy szykują się do ślubu i wesela, mogli rozejrzeć się w ofercie zarówno mody ślubnej, jak i całej obsługi i ludzi, którzy pomagają i pracują przy weselu. No myślę, że jest to o tyle wygodne, że w jednym miejscu jest zgromadzona i liczba osób duże związane z weselami, ale i wszystkie, no inaczej jest, i wszystkie tak, wszystkie dodatki, tak, potrzebne przy weselu, ale z drugiej strony inaczej wygląda suknia ślubna na modelce, na żywo zobaczoną, niż na przykład w internecie. Więc ja myślę, że takie imprezy jak dzisiejsze są świetnym pomysłem na to, żeby pomóc narzeczonym przy podejmowaniu różnych ważnych decyzji. Tak. Dziękuję.